Cześć, chętnie opowiem Wam o książce, do której często wracam. Jest to książka Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem, która jest klasykiem polskiego reportażu. Autorka przeprowadziła w niej wywiad z Markiem Edelmanem, który jest lekarzem i kardiochirurgiem. Marek Edelman opowiada w niej zarówno o wojnie, jak i o swojej pracy. Również o tym, czym jest zdaniem jego godna śmierć i godne życie. Jeżeli chodzi o bohaterów, są to ofiary Holokaustu, w tym osoby, które poległy w trakcie powstania w getcie warszawskim w 1944 roku. Tematem tego dzieła jest obraz eksterminacji Żydów, powstania w getcie warszawskim, jak również stosunek samego Marka Edelmana do życia i do śmierci. Wywiad przeprowadzony przez Hannę Kral jest niesamowicie wiarygodny i szczery. Czytając tę książkę, czułam się, jakbym to ja sama brała udział w niej, przy czym odczuwałam skrajne emocje, jak nienawiść do oprawców oraz ogromne współczucie wobec ofiar. To dzieło o determinacji, poświęceniu, a przede wszystkim poczuciu misji. Książka na długo zapadnie mi w pamięci i poruszy nawet najbardziej zgorzkniałe z serca czytelników. Gorąco polecam.